Hej, cześć, witajcie, z tej strony Kuba i witam was w najnowszym odcinku Drogi do Malmy. Dzisiaj zapoznam się z łotewską propozycją Hollow w wykonaniu Donsa, który właśnie zwyciężył tegoroczną edycję Supernowy. Po pojawieniu się stawki konkursowej od razu w internecie pojawiło się wiele komentarzy, które mówiły o tym, że właśnie ta piosenka może dać Łotyszom upragniony awans do wielkiego finału. Ostatni raz Łotysze mogli cieszyć się z awansu 8 lat temu, kiedy to konkurs również odbył się w Szwecji. Czy to dobry znak dla tego kraju? Przekonam się dopiero o tym za 3 miesiące, a teraz mogę zweryfikować te wszystkie komentarze i zobaczyć, czy ta piosenka jest naprawdę tak dobra, że da Łotwie awans. Ale zanim Hollow, to zapraszam was do opisu, gdzie znajdziecie wszystkie potrzebne linki do naszych social mediów oraz link do Patronite'a, który pomoże mi i Piotrkowi w naszym wyjeździe do Malmy, gdzie będziemy dla was realizować materiały oraz na dalsze rozwijanie naszego kanału. Także bez zbędnego przedłużania, Dons i Hollow. Dobrze, zaczynamy od pianinka. On ma strasznie niski głos. Jakoś pewnie ciarki. Nie wiem dlaczego. Jak to na razie bardzo mi się podoba. Dobra, przed lekki beat. Bardzo mi się podoba podoba tego utworu. Teraz te skrzypki, które weszły teraz. Myślę, że punkt kulminacyjny tej piosenki nie rozwali, naprawdę. Bo jak nie, to się zawiodę. Dobra. Uspokaja się. Cisza. Aha, i to był koniec. Dobrze, więc po przesłuchaniu tego czuję wielki niedosyt. Bo tak jak ta piosenka świetnie się budowała, szła w bardzo dobrą stronę, którą osobiście uwielbiam. I tam było to zwolnienie. I ja już czułem wewnętrznie, że zaraz już usłyszę takie wielkie boom. A nagle mi się piosenka skończyła. Jakby... brakuje mi tego punktu kulminacyjnego, naprawdę, bo ona się rozwija i idzie ta linia melodyczna bardzo ładnie i to się buduje i już człowiek po prostu czuje, że zaraz będzie ten boom, będzie ten punkt kulminacyjny, a ta piosenka się kończy i to jest według mnie ogromny minus tej propozycji.
Co prawda jest to dobra piosenka, na awans nie wiem. Nie wiem, czy te komentarze, o których wspominałem na wstępie, były słuszne, ponieważ jak dla mnie Łotwa będzie miała dalej ciężkie zadanie, żeby pojawić się w sobotnim finale. Występ do tego musiałby być genialny, a Łotysze czasami lubią przesadzić w każdą stronę, więc u nich nigdy nie wiadomo, czego się po nich można spodziewać. Będę musiał jeszcze obejrzeć występ na żywo, zobaczyć jak Dons śpiewa, ale z tego co czytałem, to było bardzo dobrze. Także myślę, że to nie będzie dno stawki półfinałowej, na pewno to nie jest awans pewny, murowany na 100%. Myślę, że Łotwa może skończyć podobnie jak rok temu, czyli być bardzo blisko tej kreski 10 miejsca i czy ją przekroczy, czy znowu się zatrzyma tuż pod nią, nie wiem. Nie znamy jeszcze wielu piosenek, znamy dopiero tak naprawdę niecałą 1/3 stawki, także nie będę wróżył z fusów. Tak jak wspominałem podczas reakcji, no piosenka jest bardzo ładna w moim stylu, tylko brakuje mi tego punktu kulminacyjnego, który jest dla mnie najważniejszy w piosence. Szczególnie, że to jest ballada, to nie jest coś szybkiego, więc tutaj nie będzie jakiejś choreografii, która zrobi wow na widzu. Tutaj człowiek po prostu patrzy i się wsłuchuje. Czeka na coś, czego tak naprawdę nie dostaje i no jak powiedziałem na samym początku, to jest ogromny minus tej propozycji. Jest mi niezmiernie przykro, bo myślałem, że z tym wielkim boom, myślę, że to by był jeden z moich faworytów, a tak Łotwa może zginąć w tłumie. I to by było wszystko, co ja myślę o Hollow w wykonaniu Donsa. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej piosence, jak oceniacie na ten moment łotewskie szanse na awans do finału. Ja się z wami bardzo gorąco żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach Drogi do Malmö. Pa!